Kontynuujmy zatem naszą piracką przygodę w Risen 3. Ciekawe, czemu to się nazywa Titan Lords. I coś czuję, że zaczniemy od rozmów ponownie, ale... Może później, bo to... Jest i Harry. Oh, come on, that wasn't what I meant. I've been a bit grouchy of late. Everyone seems to be losing their mind bit by bit around here. The rum rations used to be bigger, and there's no women either. Apart from that, the whole mutiny thing still weighs heavily on my heart. Okay. I have a letter for you from Killian. Oh, show me the rag. Doesn't contain much of interest, but if we run out of paper... All right, I really don't want to hear that. You'll have to get used to the rough tone around here. Here, take the gold as a reward. Thanks again. Okay, oddaliśmy jednego questa. Boo said you still owed him a delivery. Good grief, don't give me that sob story. Do you have any idea what Boo's just demanded of me? A large barrel of water. Don't be daft. He wanted spider eggs. 3 of them. And? And? You haven't got a clue, have you? Those things are bloody poisonous. He could kill the entire camp with 3 eggs. Actually, I thought you were joking, and now you show up. Do you think he's capable of it? You'll only find that out if he gets his eggs. And I can do without that. But, you give me an idea. Firebird eggs look exactly the same and are absolutely harmless. If you want to get to the bottom of this, you could perhaps plant them on him. I'll get the 3 Firebird eggs for Booze. Good, you do that. I can't wait to see the result. Okay. You look like you're a good fighter. Well, I don't want to brag, but I do know the odd trick. Sea battles and mutinies make you tough, you know? Why'd you ask? Do you want me to teach you how to fight? Well, yeah. Considering the spider infestation on this island, it's probably good being able to defend yourself. Anything you can teach me. What would you like to know? O, nareszcie jakiś ten, brońkująca. I don't have enough gold. Dobrze. Jest bardzo ciekawie zrobiony system, ponieważ jakby jest kilka cech takich w waszej postaci. Jest walka wręcz, jest zręczność i jest wytrzymałość. I niektóre umiejętności bazują właśnie na tych zdolnościach. Ja będę inwestował w broń kującą, no bo tam właśnie jest walka wręcz i zręczność, a zręczność wspiera strzelanie też, więc można bardzo fajnie to sobie jakby szukać jakiejś synergii między tymi rzeczami. Zobaczymy jeszcze co w sklepie kowalstwa. Błękitna chusta. Czapa jakaś. Wydałem całą masę forsy na treningi i... Raczej na nic mi nie stać. I chyba nic też nie mogę sprzedać, bo... Tak, wszystko sprzedałem już poprzednio. Dobra. What's the mood here in the camp? Shit, Douglas is gone. Warto przebadać te wszystkie dialogi. Po pierwsze są ciekawe. No, po drugie można się dokopać do jakiegoś questa. The native tribe doesn't like strangers. First off, it would make me feel a lot better if someone checked on Douglas. No proszę. I'll find Douglas for you. Do that. I hope you find him in one piece. I don't like to lose a good man. Tell me about the pirates. Aye. Okay. Who's Douglas? Coś mi mówicie o przerwie technicznej, ja trochę się pogubiłem. Zaraz sprawdzę to. What area? Well, by going around the camp here. He set off in the direction of the small beach to the east. Maybe he went into one of the caves. I'd like to hear about the mutiny. Well, that was a real mess. Booze reckons Paddy set fire to the pirate's den on Takarigua. I trusted her. We all did.
Who knows what goes on inside a woman's head? Anyway, shortly after we went ashore, she flew the coop and dived into the water. Tough minx, I'm telling you. What can you tell me about Hawkins? Keeps talking to himself. The lights are on, but no one's home, if you catch my drift. Other than that, he's a reliable guy. Unfortunately, he's scaring the lads witless with his tales. Sissies. So what do you think of Booze? Hey, I was always loyal. I obeyed him even when he mutinied against Paddy. But now, I think he's lost his mind. Beware of him. That's all I'm saying. No dobra. Myślę, że możemy zmykać. Słuchajcie, jeżeli się nastanie przerwa techniczna, no to trudno. Jakby ktoś stracił coś z fabuły, ale to nie sądzę, żeby się miało stać. Spokojnie. Mamy bardzo dużo questów i... Sprawdźmy sobie tą plażę, bo tu widzę jakieś pająki. Foul insects. Dobra. Przede wszystkim chyba zgubiłem towarzysza. A to nie jest coś, co... Znaczy, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Bez towarzysza niestety zaczyna się robić bardzo, bardzo ciężko. Przerwa o 13, bo GMT to trochę 2 godziny inaczej niż u nas, więc spoko, moi mili. Come on, let's go. Of course. Trochę głupio, że oni za każdym razem, jak się zmieni lokację, to wyskakują z drużyny, no ale dobra. Dobra, lećmy. Okay. Interesting shipwreck. I wonder how many sea miles it's traveled. Dobra, wybiorę się gdzieś coś zapolować, bo już mi się nie chce gadać tyle z nimi. Najwyżej później do nich wrócę. Najważniejsze jest to, że tutaj można odnaleźć Patty. Patty jest moją siostrzyczką. Niepokojąco seksowną zresztą. O. A to załoga. No widzę, że w załodze może być kilka osób. Dobra. Kalador na razie zamkniemy sobie. Interesuje nas Kila. Kiła. Borem walka o wodę. Okej. Okay. Walka o wodę. Okej. Okay. Poszukamy tych jajek. Znaczy ptaka, jajka ptaka. Okej. Okay. Olender, a to zadanie jest tutaj. Dobra, mimo to przejdę się przez plażę. Zobaczę, co tu jest ciekawego. I'm going to make a hat out of your skin. Nie nadążam z obracaniem kamery na tych. Bloody spiders! Dobra, cholera.
latają. Cały czas wszystko polega na tym, żeby przeciwnik skupił uwagę na towarzyszu, wtedy wy go tniecie, a jak skupia na was, to się bronicie i towarzysz tnie. I to tak w tę i z powrotem działa bardzo sprawnie. Przydałaby mi się jakaś lepsza broń, bo mam jakiś taki stary szpadel i to... Okej... Wow! Elegancko. Fantastycznie. Naprawdę, pierwszy raz się spotykam z grą, w której towarzysze potrafią tak mieć takie znaczenie i przy okazji jakby nie psują tej zabawy strasznie. Bo w tej walce jest jakaś taktyka dzięki temu. Czasami było tak, na przykład w Falloutie się grało, zwłaszcza w New Vegas, gdzie towarzysze bez towarzyszy... Znaczy, towarzysze byli zbyt mocni, o tak. Cholera, nie wiedziałem, że tu można wskakiwać na takie rzeczy. Przypuszczam, że Patty może być gdzieś tu. No to przejdźmy się może. Co prawda żaden quest mnie tam nie prowadzi, ale... Ktoś mówił o jakiejś wyspie na północy. O, skrzynia. O, Holendy. Przesunąć wszystkie zapadki w górę i otworzyć zamek. Ale teraz... Co ja mam tu niby zrobić? Nie wiem, co się stało, ale... Z jakiegoś powodu dałem radę. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobiłem. Okay. Patty na pewno się ucieszy na nasz widok, bo jak powiedziałem wcześniej... Pochowała mnie. O. Ktoś tutaj skonał. Zdecydowanie się nie udała zabawa z rzucaniem. Jeszcze parę monet. Tu jest sakwa ze złotem. Lender. Chyba tu jej nie ma. No, wolałbym tu nie spać. No dobra, jak jej nie ma, to jej nie ma. A jeśli ma być, to pewnie jakiś quest się przytrafi i wtedy będzie wszystko cacy. Tak sobie myślę. Ja lubię tego towarzysza, bo on po pierwsze nieźle bije, po drugie potrafi też leczyć i to bardzo się przydaje. Zerknę na mapę. Muszę wrócić na plażę, potem do ścieżki pójść, okej. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę tylko. Zerknijmy tutaj. O, o! Jezus, prawie spadłem. To mi przypomniało, żeby zapisywać grę od czasu do czasu. Tak jest. Nie, tu zdecydowanie nie przejdę. Dziennik. Walka o wodę.
Berbeluch. Dobra. Tak czy inaczej, tu jest dużo zadań, co mnie cieszy. Na Wyspie Wojowników Mroku nie było tak wesoło w tej materii. Trochę się namęczyłem. Mam jeszcze papugę? Nie, no nie wiedziałem nawet o tym. Może mam, może nie. No ciekawe, za rozwiązywanie questów dostaje się 200 punktów... tych, jak to się nazywają? Chwały. Jak ja tu wszedłem, chyba gdzieś tu były jakieś półki. Natomiast za zabijanie dużych stworów też, więc... W zasadzie nie ma znaczenia. Małpa mi dała banana. Ajdź. To wysoko było. Jedyny problem z towarzyszami jest to, że oni potrafią się w takich miejscach zaciąć. Ale spoko. Jakoś sobie damy radę. O, o. I don't have the right tool for this. Dobra, mamy nowe zadanie tutaj. Ale wszystko po kolei. To jest ten od wody. To jest Buz. Ciekawie przetłumaczyli imiona. Buz to... No. I'll never advance deeper into the jungle. Buz to typ alkoholu jest. A przetłumaczyli go na Barbeluch. Czasami myślę sobie, że niepotrzebnie. Czasami myślę sobie, że zupełnie niepotrzebnie się bawią w tłumaczenie nazw własnych. Oj! Fuck sake, zapomniałem, że to małpa. Kurde, jak ja się tutaj... Walka wymaga skupienia jednak. Nie bardzo mogę sobie pogadać w trakcie. Potrafią te łajdaki, kurde, zaskoczyć i przestraszyć. O, Holender. A to jest ten, to też właściwie. Wamba. Shit! My head. Karak. What are you doing here, so close to the pirates? Gucho speaks of the pirates. Gucho is not a pirate? No, I'm not with them. That mean you never visit Azkila before? No, not yet. Answer my question. What Boba wanted here with pirates? Boba wanted to know if pirates dangerous or not. Watch them. But then Boba got thirsty. The foul water burned. Drank it anyway. Was not one of Boba's brightest ideas. That was liquor you drank. Liquor? Have pirates poisoned Boba? Pirates drink it for fun. Pirates strange, Guchos. Boba wants to go home. I'd better take the remaining booze with me. Gee. Evil water bad for Bobo's stomach. Even the plants don't like it. Take it, Gucho. You're a skilled hunter. Teach me.
Za drogo kosztuje. How do you drink that much? It's not hard, Gucho. Ask Bobo. Środki przeciwbólowe. Dobra, mniejsza z tym. If you show me the way, I'll go with you. As you've never been to the killer camp, I'll show you the way. Bobo can hardly stand upright. How is Bobo going to fight alone? I'll give you gold if you take me to the killer camp. Let's head for your camp. Good, good. Just so you know, Killer is crawling with spiders. These are dangerous days. Bobo happy that Gucho is coming with him. No dobrze. We stay together. Hoshi! Może być. Znaczy ciężko pewnie nie będzie. Ale jakieś goryle. Karaka! All this running makes my head spin. What in the name of the Hike do your Guchos do to your heads? I feel as if a horde of gorillas has eaten me and shit me out again. What are the Hike? Hike are the spirits of our ancestors. They make sure that Bobo is punished. They punish me because I watch other people secretly. They punish me with what you call, booze. You'll be all right. Let's get moving. This will be a difficult match. Okay. I'm going to make a hat out of your skin! Raka, fight! Cholera. Nie jestem w stanie. Show me his blood. Nie jestem w stanie jakby określić, ile ataków będą wykonywali po kolei. Raka, raka. Elegancko. I oni wyprowadzają ataki szybciej niż ja. Nie wiem, czy to się zmieni z czasem, ale... Jakoś nie zawsze mi to działa tak sprawnie, jakbym chciał. This is the killer's watering hole. Bobor must take break. All right. We'll take a break. Just tell Bobor when you want to leave. I think the poor fellow's about to fall asleep standing up. You know, sometimes a swift kick in the ass can work miracles. Too much palaver. Too little sleep. Bobo loves breaks. No dobra, niech on sobie tu zrobi przerwę, a ja się rozejrzę, bo tu jest wodospad i tu mogę zadanie z wodą chyba wypełnić.